Czy nadchodząca generacja konsol będzie tą ostatnią? Ja jestem Daniel i zapraszam na kolejny odcinek Gram TV News. Jedziemy. Niektórzy uważają, że dedykowana konsola do gier stanowi coraz większą przeszkodę dla wzrostu populacji gier. I są to wiodące głosy w branży. Przyznają, że to dzięki pojawieniu się głównych tytułów gier na smartfony oraz rozwoju technologii streamingu. Współzałożyciel i dyrektor generalny Ubisoft Yves Gillemot, jeśli coś źle powiedziałem, to poprawcie w komentarzu, powiedział, że jest przekonany, że konsole do gier mają jeszcze tylko jedno pokolenie, zanim znikną, by całkowicie zastąpić je możliwością przesyłania strumieniowego na wiele platform. Myślę, że zobaczymy kolejne pokolenie, ale jest duża szansa, że krok po kroku zobaczymy coraz mniej sprzętu, powiedział Gillemot. Z czasem myślę, że streaming stanie się bardziej dostępny dla wielu graczy i sprawi, że nie będzie koniecznie posiadanie dużego sprzętu w domu. Dużego w cudzysłowie oczywiście. Będzie jeszcze tylko jedno pokolenie konsol, a potem wszyscy będziemy streamować gry. W niedawnym wywiadzie Gillemot powiedział Variety, że uważa, iż możliwość streamowania gier AAA na więcej ekranów była jedną z największych innowacji w branży. Twierdzi, że napędzi to rozwój w produkcji gier tych dużych tytułów oraz uważa, że jako producenci muszą popracować nad dostępnością tych gier, aby upewnić się, że będzie je można wszystkie odtwarzać na dowolnym urządzeniu, a także przesyłać strumieniowo na telefony komórkowe oraz ekrany telewizyjne bez konsol. Gillemot uważa, że skoro coraz więcej deweloperów korzysta z tej technologii do personalizacji gier dla gracza, stanie się ona bardziej dostępna dla wszystkich programistów i ostatecznie stanie się tak wszechobecna, że wykona większość pracy, którą aktualnie wykonuje konsola do gier. Istnieje już wiele firm eksperymentujących z różnymi technologiami, które pozwalają nam grać w wysokiej klasy gry na standardowych laptopach i innych rodzajach urządzeń. Usługa GeForce Now firmy Nvidia jest obecnie dostępna za darmo w wersji beta. Firma produkująca karty graficzne twierdzi, że technologia przekształca dowolny komputer Mac lub PC w wysokiej klasy konsole do gier. Valve, który jest właścicielem największego internetowego sklepu gier komputerowych na świecie, ostatnio rozszerzyło swoją usługę Link, przesyłając grę z wysokiej klasy komputera PC do low-endowego kompa domowego, aby umożliwić przesyłanie gier do smartfona. Istnieje sporo osób pracujących nad streamingiem, takich jak Nvidia, powiedział Gillemot. Uważa, że jest to trend i że będzie nadal ewoluować. Ostatecznie technologia radykalnie się poprawi, co pozwoli nam cieszyć się bardzo płynnym doświadczeniem, przynajmniej na początku w dużych miastach. Podczas gdy Ubisoft jest jednym z największych niezależnych twórców gier na świecie, nie jest firmą bezpośrednio powiązaną z jednym z trzech wielkich twórców platform – Nintendo, Microsoft i PlayStation. Na dzień dzisiejszy mogę podsumować rynek w kilku zdaniach. PlayStation 4 trzyma się mocno na głównych pozycjach w sprzedaży konsol. Firma sprzedała 20 milionów PS4 w 2016 roku, 19 milionów w zeszłym roku i spodziewa się sprzedać w tym roku 16 milionów. Microsoft, który przestał publikować dane o sprzedaży Xboxa One w 2016 roku, wydaje się ewoluować tak, jak aktualnie wygląda jego ewolucja w grach. A Nintendo wydało konsolę, która posiada moc smartfona i nie przeszkodziło jej to na roczną sprzedaż większą niż jej poprzednika. Tym akcentem kończę pierwszy temat dzisiejszego odcinka i zostawiam Wam możliwość polemizacji w komentarzach. I w ten oto sposób przechodzimy do kuriozalnej wiadomości, o której muszę Wam wspomnieć. Konsolowa wojna. Sony i Microsoft wojują na rynku konsol od dawna. To wszyscy wiemy. Zazwyczaj jest to rywalizacja na pewnym poziomie, bez ciosów poniżej pasa. Wsteczna kompatybilność to coś, co Xbox ma już od przynajmniej 2 lat, ale Sony potrafiło z tego zrobić coś, co znów sprawia, jakoby była to super nowość godna specjalnego ujawnienia na targach E3. Ale jak wiadomo, w marketingu wszystkie chwyty są dozwolone, do tego stopnia, że dochodzi czasem do kuriozalnych sytuacji. Już Wam mówię, o co chodzi. Jakby nie patrzeć, Sony chce całe ciasteczko dla siebie i nie będzie się nim dzielić. W tej kwestii postanowiłem pokazać Wam screen, na którym widać, jak Sony zamazuje kontroler Xboxa na trailerze dodatku do Destiny 2, którego umieścili na swoim kanale YouTube. Na kanale dewelopera zaś zobaczyć możecie wersję niezedytowaną. Co myślicie o takich zabiegach? Czy to już przesada, czy może nie? Czy może faktycznie sposób, by po prostu nie lokować produktu swojego konkurenta? Ja myślę, że na tym etapie rywalizacji nie ma to już chyba sensu. Ale za to ma sens Diablo 4. Studio Blizzard Entertainment od jakiegoś czasu potajemnie pracuje nad nowym, niezapowiedzianym jeszcze projektem powiązanym z uniwersum Diablo. Na oficjalnej stronie internetowej firmy, obok wielu innych ofert, pojawiła się opcja aplikacji na stanowisko artysty odpowiedzialnego za kreowanie lochów w mrocznym, gotyckim świecie Diablo. Ten ma przenieść się do kalifornijskiego Irvine, gdzie będzie pracował pod czujnym okiem głównego artysty środowiska gry,
czy dyrektora artystycznego, co ma zagwarantować, że wykonane przez niego poziomy będą korespondować z wysokim standardem Blizzarda. Jeśli wśród Was znajdą się zainteresowani tym stanowiskiem, to ofertę znajdziecie pod adresem, który umieszczę w opisie. Wprawdzie Blizzard nie wskazał konkretnie charakteru wspomnianego w ofercie projektu, więc obok zupełnie nowej odsłony cyklu Diablo możemy spodziewać się także jakiegoś obszerniejszego rozszerzenia do trzeciej części serii. Oczywiście aplikacja może dotyczyć także portu gry Diablo 3 na konsolę Nintendo Switch, ale jest to raczej mało prawdopodobne. Fallout 76. Bethesda kilka dni temu oficjalnie zapowiedziała Fallouta 76, nie zdradzając jednak zbyt wielu szczegółów. Co ciekawe, na stronie sklepu Amazon zamieszczono informację o dacie premiery 31 lipca 2018, czyli tytuł miałby zadebiutować zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu. Datę tę zmieniono już oczywiście na standardowe 31 grudnia 2019. Czy 31 lipca to prawdopodobna data wydania? Bethesda jak dotąd nie wydawała gier serii Fallout w lipcu. Celowała raczej w listopad lub grudzień, ale ten przypadek może być inny. Według plotek zamieszczonych przez Kotaku, Fallout 76 ma być eksperymentalną odsłoną, sieciowym, survivalowym RPG-em inspirowanym takimi tytułami jak DayZ czy Rust. Nie zabraknie w nim fabuły i zadań oraz budowania baz takich jak to były w Fallout 4. Na razie to jednak tylko plotki, wszystkiego dowiemy się już niebawem. Code Vein z datą premiery. Ważna wiadomość dla fanów gier RPG akcji nawiązujących formułą do popularnego cyklu Dark Souls od studia From Software. Firma Bandai Namco Entertainment podzieliła się z nami najnowszym zwiastunem gry Code Vein. Na materiale za mną, obok fragmentów rozgrywki i nasyconych wątkami fabularnymi przerywników filmowych, znajdziecie także oficjalną datę premiery tytułu. Code Vein zadebiutuje w kraju kwitnącej wiśni dokładnie 27 września, a dzień później pojawi się także na zachodnich rynkach. Tytuł trafi równocześnie na wszystkie dedykowane platformy sprzętowe: PC, Steam, PlayStation 4 i Xbox One. Code Vein to RPG akcji opracowane przez japońskie studio Shift, które możecie kojarzyć za sprawą cyklu God Eater. W toku rozgrywki przenosimy się do mrocznego świata na pograniczu dark fantasy i post-apokalipsy, by wcielić się w jednego z wampirów. Tytuł oferuje otwarty świat, rozbudowany system walki i duży potencjał dla gry w kooperacji. Całość ujęto w przyjemnej dla oka i nieco komiksowej stylistyce. Just Cause 4 wyciekło. Jeśli tak dalej pójdzie podczas tegorocznych targów w Stanach Zjednoczonych, żadna z zapowiedzi nie będzie niespodzianką. Teraz wyciekła kolejna pozycja, która prawdopodobnie zostanie zapowiedziana podczas konferencji. Jest to Just Cause 4. Reklama tej gry pojawiła się na serwisie Steam. Była tam przez dłuższy czas, więc raczej nie chodzi tutaj o żadną pomyłkę. Pojawiły się również przyciski do tego, aby odkryć szczegóły najnowszej produkcji z serii, jednak na reklamie nie pojawia się także nic odnośnie daty premiery. Wiadomo jedynie, że gra zadebiutuje na PC. Nie podano informacji odnośnie tego, czy można się jej spodziewać również na innych platformach. Więcej informacji odnośnie gry poznamy prawdopodobnie już niedługo. Hitman 2 zmierza na PC-ty, Xbox One i PlayStation 4. Grą zajmuje się IO Interactive, a jej wydawcą będzie Warner Bros. Interactive Entertainment. Premiera wyznaczona jest na 13 listopada. Potwierdziły się tym samym nasze przypuszczenia sprzed kilku dni, o których pisaliśmy na łamach portalu gram.pl. W Hitmanie 2 twórcy wprowadzą nowe sposoby rozgrywki, funkcje i tryby. Wśród tych ostatnich pojawi się moduł Sniper Assassin oparty na dwuosobowej kooperacji. Można ponadto liczyć na 6 nowych lokacji, w tym Miami, gdzie odbywa się międzynarodowy wyścig samochodowy. Intrygująco brzmi również zarys fabuły. Zadaniem agenta 47 będzie bowiem wyeliminowanie nieuchwytnego celu zwanego Shadow Client. Kiedy jednak 47 poznaje prawdziwą tożsamość swojego celu i prawdę o jego przyszłości, wszystko się zmienia. Days Gone ukaże się 22 lutego 2019 roku, potwierdziło Sony. Informacja ukazała się w ramach zapowiadanego wcześniej maratonu. O tym, że data premiery Days Gone zostanie niebawem ujawniona, mówili zresztą sami przedstawiciele Sony. Gra pierwotnie miała zadebiutować co prawda w tym roku, ale już od marca wiadomo było, że będzie trzeba na nią poczekać dłużej. Wraz z informacją o dokładnym terminie wydania gry, światło dzienne ujrzał nowy trailer. Materiał prezentuje kilka spektakularnych scen i daje do zrozumienia, że w tej grze świat nie będzie naszym sprzymierzeńcem. To by było na tyle, nie chcemy robić za długiego materiału, bo pewnie już oczekujecie na którąś z konferencji E3, ale widzimy się w podsumowaniach. To będzie dla nas bardzo pracowity tydzień. No i postaramy się wrzucić je jak najszybciej. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.